Witam Was bardzo serdecznie. Tydzień temu nie było, bo się źle czułem, ale w tym tygodniu już jest. I zaczniemy od kontynuacji o tym, o czym mówiliśmy w zasadzie 3 tygodnie temu. To znaczy, dowiedziemy sobie czegoś przez indukcję po wysokości drzewa. Przypomnijmy sobie tylko, że drzewo binarne to takie drzewo, które na każdym poziomie ma maksymalnie 2 liście. Prawda? No, czyli jakby tutaj może być jeden, tu może być jeden, może być też tak. To pod drzewo nazywamy lewym, to pod drzewo nazywamy prawym, to nazywamy ojcem albo rodzicem, to synem albo dzieckiem. Zależy tam od terminologii, którą sobie przyjmiemy. I widać, że jakby ono ma ograniczoną liczbę liści. Znaczy nie jest tak, że przy drzewie określonej wysokości upchniemy za dużo liści. Będzie jakiś limit. Jest twierdzenie, które nam to ogranicza. Twierdzenie mówi, że dla drzewa binarnego o wysokości h i liczbie węzłów n, n jest mniejsze równo od 2h plus 1 minus 1. I to sobie udowodnimy. Na pierwszy rzut oka widać, że prawdopodobnie jest to... Na pierwszy rzut oka widać, że jest to raczej dobre, bo rzeczywiście na każdym poziomie może być 2, więc jakby 2 do h. Widać, że coś tutaj jest, a my sobie pokażemy, że tak naprawdę jest, a dowodzić będziemy przez indukcję po wysokości h oczywiście. Czyli będziemy robić indukcję po wysokości drzewa i pokażemy, że taka nierówność jest prawdziwa. Tak jak pamiętacie, zawsze indukcję zaczynamy od kroku bazowego, czyli przyjmiemy drzewo o wysokości 1. Czyli dla drzewa o wysokości, przepraszam, 0. Drzewa o h równym 0. Przypomnijmy, że to jest jakby sam korzeń bez żadnych dzieci. No to wtedy tak naprawdę h równa się 0, n równa się 1. To jest po prostu taki przypadek. Nieszczególnie ciekawe. No i wtedy co? 2 do n plus 1 minus 1 to się równa 2 do pierwszej minus 1, czyli 2 minus 1 równa się 1, równa się n, czyli nierówność jest spełniona. Zobaczcie, że nierówność była nieostra. No dobra, to teraz w takim razie czas na ten trudniejszy etap. Czyli założenie indukcyjne mówi tyle. Załóżmy, że twierdzenie ja je sobie jakoś oznaczę, dobrze? Oznaczę je sobie gwiazdką. Czyli załóżmy, że twierdzenie gwiazdka zachodzi dla wszystkich drzew binarnych. Ta binarność tutaj jest oczywiście kluczowa, bo gdybyśmy nie mieli tego założenia o drzewie binarnym, to moglibyśmy mieć takie drzewo, nie? Które ma wysokość, które ma wysokość 2, a ma węzłów 5. To oczywiście wtedy tego nie spełnia, dlatego takie przypadki tutaj są wykluczone. To drzewo musi być binarne. Dla wszystkich drzew binarnych o wysokości mniejszej od h. Ja tutaj pozwolę sobie podkreślić, że to jest ostra. Tak, to jest ostra nierówność, gdzie h większe od 0 oczywiście. Tak? No wtedy niech t będzie drzewem o wysokości h. Dla tego drzewa będziemy próbowali coś pokazać. Zobaczcie, że dla wszystkich drzew mniejszych wiemy, że to zachodzi. I chcemy z tego w jakiś sposób wysnuć wniosek, że będzie zachodzić dla takiego większego. No dobra, no to przypadek, tutaj musimy rozważyć parę przypadków. Przypadek pierwszy. Tak. Mogę wytłumaczyć ten warunek wysokości mniejszej niż h dla h większego od zera. Przyjmujemy sobie jakąś arbitralną wysokość, nie mówimy jaką, mówimy tylko, że musi być nieujemna i mówimy, wszystkie mniejsze drzewa spełniają, my pokażemy dla tego większego. Okay. Czyli jakby bierzemy sobie, mówimy, że mamy, powiedzmy, bierzemy sobie jakąś wysokość h całkowicie arbitralnie, ale nie możemy podać żadnej konkretnej wartości oczywiście. Mhm. I mówimy, wszystkie mniejsze
drzewka spełniają. I z tego chcemy wysnuć wniosek, że takie duże będzie spełniać. To nam daje indukcja. No i tak, przypadek pierwszy, T składa się z korzenia plus poddrzewa X jakiegoś. Poddrzewa X. No i teraz zobaczcie, w takim razie, jeżeli T składa się z korzenia i poddrzewa X, no to będzie taki przypadek, nie? Mamy jakiś korzeń i tutaj mamy jakieś poddrzewo, tak? Całość ma wysokość H, prawda? Zatem jaką to ma wysokość? Odsłonię, żeby było widać. To poddrzewo, czyli całe drzewo ma wysokość H, to jaką wysokość ma poddrzewo X? H minus 1. Oczywiście. No dobra. X ma wysokość H minus 1. Tak, to jakby widać bardzo ładnie. No i tak, stąd, i teraz korzystamy z naszego założenia indukcyjnego. Jako że H minus 1 jest ewidentnie mniejszy od H, to wolno nam użyć tego. A właściwie dokładnie rzecz biorąc tego. Tak? Stąd T ma co najwyżej. I teraz tak. 2 do H mniej 1 plus 1 minus 1 węzłów. Ja napisałem oczywiście bardzo explicite, prawda? No i teraz zobaczcie. To się oczywiście skróci. Czyli jest 2 do H mniej 1. To jest oczywiście mniejsze niż 2 do H plus 1 mniej 1. No i tyle. To jest pierwszy przypadek. Wiem, to jest ten magiczny moment przeskoku, w którym wszyscy robią dziwne miny, bo to nie wygląda na udowodnione. Zobaczcie. Mamy jakieś drzewo, tak? Drzewo wysokości H. Mogą być dwa przypadki, tak? Albo ono ma jedno poddrzewo, albo dwa poddrzewa. To rozważymy za chwilę. Nie, no trzeciej opcji nie ma. Jeśli ma mieć wysokość H, to na pewno da się je rozdzielić na takie dwie części. Na korzeń i na jakieś poddrzewa. O tym poddrzewie coś wiemy i jak dodamy do niego ten węzeł, to się nam nie zepsuje, mówiąc krótko. Tak? No, dobra. To co? Przypadek drugi w takim razie. Przypadek drugi jest... Dobra, może przypadek drugi, który będę chciał sobie doczytać, bo ja wrzucę oczywiście notatki. Przypadek drugi polega na tym, że po prostu mamy coś takiego, x, y, i musimy rozważyć, czy to jest pierwsze poddrzewo większe, czy drugie poddrzewo większe. Nic tutaj szczególnego się nie stanie. A też nie chcę tego pisać, więc musiałbym zetrzeć twierdzenie, żeby to zmieścić. Jesteśmy nieco tutaj ograniczeni wielkością tablicy. Jeżeli ktoś będzie chciał, to oczywiście przypadek drugi mogę bardzo chętnie opowiedzieć w wolnej chwili. A my sobie teraz opowiemy w takim razie, chyba, że ktoś bardzo chce zobaczyć przypadek drugi. Bo nie zapytałem w sumie. Czy jest ktoś, kto chce zobaczyć przypadek drugi? Nie ma. No to jak nie ma, to nie ma. Dobra. No słuchajcie, to w takim razie to zetrzyjmy i spójrzmy sobie na coś, pewne szczególne zastosowanie, bo to jest przykład zastosowania indukcji do dowodu praktycznego. Kiedy to się może przydać? Wbrew pozorom nie jest to wcale takie, na przykład takie twierdzenie, nie jest wcale jakieś takie strasznie od czapy, bo wyobraźmy sobie sytuację, w której modelujemy coś, na przykład, nie wiem, modelujemy drzewo genealogiczne. Zastanawiam się, ile właściwie musimy trzymać pamięci, wiedząc, że chcemy, powiedzmy, trzymać maksymalnie 10 poziomów drzewa genealogicznego. Dziękuję bardzo. I zastanawiam się, ile będziemy potrzebować na to tak naprawdę węzłów. No i wtedy mamy tak naprawdę górne ograniczenie. Wiem, że dla 10 poziomów wystarczy, że będziemy mieć pamięci na 1023 węzły. Nie?
czyli nie jest wcale tak bardzo od czapy. Właśnie, indukcji używamy też w jeszcze jednym, znaczy używamy w wielu celach, ale takim innym przykładem to jest definiowanie przez indukcję. I tutaj niektórym z Was się od razu powinna zapalić lampka, bo to bardzo przypomina takie funkcje rekurencyjne, na przykład, nie wiem, ciąg Fibonacciego, czy który jest zdefiniowany w terminach samego siebie, czy też jakieś, nie wiem, jakąś silnię, która też jest zdefiniowana w terminach samej siebie. Czasem nazywamy to definicją rekurencyjną. Słuchajcie, ja teraz napiszę definicję dla drzewa. Czyli zdefiniujmy, czym jest tak naprawdę drzewo. Pamiętacie, mówiliśmy wcześniej, że to jest graf bez cykli, spójny graf bez cykli. Można to zdefiniować inaczej. Możemy powiedzieć tak, bazowo pojedynczy węzeł jest drzewem. Czyli mówimy na przykład, że coś takiego jest drzewem. Prawda? No i teraz zrobimy sobie indukcję. To będzie akurat indukcja pierwsza. Będziemy potrzebować tak naprawdę dwóch możliwości. To jest drzewo binarne. Jeśli A i B są drzewami, możemy skonstruować nowe drzewo. Biorąc jakiś nowy korzeń, czyli nowy węzeł R i najpierw sobie podczepiając A i B pod niego. Co nam to pozwoli zdefiniować? Pozwoli nam zdefiniować każde drzewo takiej postaci. Czyli to pozwoli nam zdefiniować pełne drzewo binarne. Tak, pełne. Analogicznie do tego, jeśli ktoś z Was stykałby się kiedyś z definicją jakichś gramatyk, to bardzo często się, że na przykład, nie wiem, wyrażenie, powiedzmy, postaci, nie wiem, peku i tak dalej jest wyrażeniem poprawnym i potem każde wyrażenie skonstruowane na przykład z P w nawiasach jest wyrażeniem poprawnym, jeżeli P jest jakimś innym wyrażeniem. No tak się definiuje to. Drugi przykład, znaczy druga właściwie zasada indukcji, możliwa, dużo szersza. Jeżeli ciąg, potencjalnie czy również ciąg pusty, A1 do AN, jest ciągiem drzew. Możemy utworzyć nowe drzewo, oczywiście. Nowe drzewo, biorąc znowu korzeń R. I doczepiając do niego A1, A2. Do AN jako dzieci. Nie? No i wtedy tak naprawdę tworzy nam wszystkie drzewa, na przykład takie drzewo nam utworzy, także utworzy nam tak naprawdę wszystkie drzewa takiej postaci. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że zobaczcie, że to jest w pewnym sensie funkcja, to jest jakby funkcja rekurencyjna. To jest taka typowa, klasyczna rekurencja, gdzie mamy jakiś przypadek bazowy i mamy możliwość sprawdzenia, możliwość wygenerowania kolejnych rzeczy z tego przypadku bazowego. To tak jak, nie wiem, możemy definiować wszystkie liczby naturalne jako 0 i funkcję następnika. Tak? Czyli funkcję dodawania jedynki. W ten sposób dostaniemy wszystkie liczby naturalne. Nie? Też w pewien sposób rekurencyjnie. Co jest fajnego w tej definicji? Daje nam łatwą możliwość, daje nam rozsądną możliwość sprawdzenia, czy coś jest drzewem. Nie? Bo dzielimy to po kolei, patrzymy tak. Mamy, powiedzmy, takie coś.
jako drzewo. Nie? No i teraz tak, patrzymy. Jeśli podzielimy to w ten sposób, to to już jest drzewo z definicji, to też jest drzewo z definicji. Dzielimy to, tutaj mamy drzewo z dwoma poddrzewami, tutaj też doczepiliśmy dwa poddrzewa. Wszystko spełnia swoją piękną definicję. Tak? No to taka może, to już może taka bardziej ciekawostka. Z tym trzeba się oswoić, bo to jest nietrywialne, że definiujemy coś przez samego siebie. Mówimy, jeżeli coś jest drzewem, to wszystko powstałe na przykład z doczepienia też będzie drzewem i tak dalej. Dobra. I na razie teraz zostawimy sobie na jakiś drobny czas drzewa. Przejdziemy do troszeczkę innego działu, z którego wrócimy za czas jakiś do grafu. A mianowicie teraz powiemy sobie co nieco o zbiorach i przypomnimy sobie pewne klasyczne wiadomości z teorii zbiorów, tyle ile zdążymy oczywiście. A potem za czas jakiś wrócimy w plot twiście z powrotem do grafu, że plot twist będzie zaskakujący. Nie ma szota, to może być zaskakujący dla większości. Dobrze. Zbiory. Moi mili. To sam w sobie jest w ogóle temat ważny z bardzo wielu przyczyn. Tak naprawdę w każdym języku programowania praktycznie zbiory są w jakiś sposób zaimplementowane. W pewnym sensie próbą takiego lub innego oddania zbiorów można oglądać sobie w bazach danych. Zbiory też są ważne z takiego teoretycznego punktu widzenia. Mówicie, mówi się, że teoria, na teorii mnogości tak naprawdę buduje się tak zwane podstawy matematyki. To znaczy już w latach, niestety lat sobie nie przypomnę, natomiast znany bardzo logik, matematyk Gottlieb Frege miał taką wizję, żeby właśnie zlogicyzować całą matematykę, sprawdzić wszystko i wyłącznie o teorii mnogości. Obecnie tak naprawdę liczby naturalne definiuje się poprzez teorię mnogości konkretnie, więc warto coś o nich wiedzieć, prawda? Chociażby po to, żeby nie zdziwić się, co się stanie, jak się zrobi union w Postgresie, albo jak dokładnie działa zbiór. Moi mili, w momencie, w którym rozmawiamy o teorii zbiorów, to zarówno zbiór, jak i należenie do niego, to są pojęcia podstawowe. To znaczy, to są pojęcia, których nie definiujemy. Nie da się ich zdefiniować w teorii zbiorów, nie da się zdefiniować pojęcia zbioru. Możemy oczywiście jakoś tam w metajęzyku to rozważać, mówić sobie, zbiór to jest jakiś taki obiekt, do którego należą inne rzeczy, ale to nieszczególnie, prawda, mówi nam o co chodzi. Jakoś każdy z nas, mam nadzieję, czuje jakoś, czym jest zbiór. Zbiory będziemy oznaczać dużymi literami. Czyli na przykład A, B, S, X i tak dalej. Elementy z kolei małymi literami. Ja mam nadzieję, że będzie, postaram się pisze tak, żeby było widać, że jest wyraźne rozróżnienie tego. Jeżeli A, małe A należy do zbioru A, przepraszam, bez sensu. Jeżeli A należy do A, piszemy po prostu znaczek, grecką literkę epsilon, czyli znaczek należenia. Tak. I słuchajcie, zbiory możemy definiować na wiele sposobów. Ja pokażę parę możliwych definicji. Definiować. Tak naprawdę możemy je definiować na przykład wyliczając wszystkie elementy. Co może jest bardzo zabawne, ale staje się nieco bezużyteczne przy zbiorach nieskończonych. Albo nawet przy zbiorach skończonych, ale bardzo dużo. Na przykład, nie wiem, powiedzmy, weźmy sobie zbiór n, to są liczby naturalne. No i teraz tak, możemy, jak chcemy je pisać, czasem piszemy w taki sposób, że to jest na przykład 0, 1, 2, 3 i wielokropek.
Co jest dosyć istotne, ten wielokropek może być użyty i używa się go tylko wtedy, jeżeli to jest jasne, co tam dalej będzie. Nie? Jeśli napisał, powiedzmy, piszę wam taki zbiór. 1, 3, 4, 12, 127 i wielokropek, nie? No to nie ma szczególnie sensu i trudno właściwie powiedzieć za zbiór. Tak nie piszemy. Piszemy, używamy wielokropka tylko, gdy to jest całkowicie jasne. Jakie mamy inne zbiory liczbowe, od razu sobie powiedz. Mamy zbiór liczb całkowitych, które piszemy jako C, znaczy Z, przepraszam, od niemieckiego Zahlen. Mamy na przykład zbiór liczb wymiernych, czyli Q. I to są liczby postaci m przez n, mn należą do n i n jest różne od zera. Tak możemy sobie zapisywać. No i mamy też oczywiście r, czyli szczególny zbiór liczb rzeczywistych. Słuchajcie, małe. Elementy małych zbiorów skończonych możemy często wypisać, tak? Czyli mogę znaleźć zbiór A, to jest 2, 4, 6, 8, prawda? Ten zbiór ma 4 elementy, co jest bardzo, 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 bardzo ważne. Zbiory nie mają porządku. I to zarówno tutaj w naszych drobnych piwnicznych rozważaniach teorii mnogościowych, jak i we wszystkich językach programowania. To znaczy bardzo naiwnym jest próba, powiedzmy, dodania wszystkiego do zbioru, na przykład w Rubim, po czym przeiterowania po nim i dziwienia się zmienia kolejność między odpaleniami. Nie? Jakby to jest zachowanie w pełni poprawne. Zbiory nie mają porządku, zbiory porządku nie trzymają. Nie ma tam w ogóle czegoś takiego po prostu. Druga rzecz jest taka, że w zbiorach nie ma powtarzających się elementów, więc zbiór, powiedzmy, 2, 2, 3, 3, to jest to samo, co zbiór 2, 3. Prawda? Czyli dlatego tak naprawdę prostą sposobą na unifikację tablicy jest zrobienie z niej zbioru, ale to tak na boku. Jeśli mamy jakiś duży zbiór lub zbiór właśnie nieskończony, używamy tego wielokropka, nie tylko na końcu, ale możemy na przykład napisać w taki sposób. Będzie oczywiście zbiór wszystkich liczb od 1 do 1000, który ma dokładnie 1000 elementów. Czasem potrzebujemy wpisać zbiory troszeczkę trudniejsze. Mogę chyba zetrzeć troszkę. Może zetrzemy dotąd w sumie. Czy coś jeszcze jest? A, wszystko jest już, mam nadzieję, w miarę. O, tak mogę zrobić. Można na przykład wielokropka, znaczy dwukropka, przepraszam, czyli na przykład n takie, że n należy do liczb naturalnych i n jest parzyste. Nie? Czyli to zbiór takich n-ów, że n należą naturalne i n są parzyste, albo zbiór takich x-ów, że x należy do liczb rzeczywistych i jest większy równo od 1, a mniejszy równo od 3. Może ostro. Na boku, ile jest takich liczb? Pytanie do publiczności. Nieskończoność. A duża nieskończoność czy mała nieskończoność? Duża, a o tym sobie jeszcze powiemy, bo liczby rzeczywiste mają taką śmieszną cechę, że między dwoma liczbami zawsze jest trzecia liczba. No ale to tak, tak na boku. Możemy to oczywiście zapisać też prościej. To znaczy n należące do naturalnych, takie, że n są parzyste, prawda? A tutaj r należące do rzeczywistych, x należące do, przepraszam, rzeczywistych, takie, że x, no i 1 mniejsze równe x, mniejsze od 3, prawda? Czyli tak naprawdę przed tym dwukropkiem możemy pisać z jakiego w gruncie rzeczy zbioru wybieramy. Ostatnim sposobem, którym sobie dzisiaj opowiemy, który jest też możliwy, jest podanie jakiejś takiej zasady
która umożliwi nam w łatwy sposób utworzenie elementów jednego zbioru z elementów innego. Czyli tutaj, tak naprawdę tutaj mamy jakiś sposób A, B, C i teraz D. Na przykład zbiór n kwadrat z n należących do naturalnych. To jest zbiór oczywiście wszystkich kwadratów liczb naturalnych. Gdybyśmy chcieli napisać to bardziej rozwlekle, co oczywiście zawsze możemy zrobić, to będzie zbiór takich m należących do liczb naturalnych, że m jest równy n kwadrat dla pewnego n należącego naturalne. I oczywiście to jest tam 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36 i tak dalej. Oczywiście ta forma zapisu jest lepsza niż taka, bo tutaj widać, że to jest kwadrat, ale można by mieć pewnego rodzaju wątpliwość. Tutaj żadnej wątpliwości nie ma. I na samym końcu taką to definicję możemy sobie rozpisać dosyć jeszcze jeden ciekawy zbiór. Minus 1 do n tej, takie, że n należy do naturalnych. Ile elementów ma ten zbiór? Dlaczego? No bo liczby naturalne też się ciągną w nieskończoność. No, a jakiej? No to rozpiszmy sobie parę pierwszych elementów, dobra? Może zobaczymy jakąś regułę. Minus 1 do zerowej to jest 1. Minus 1 do pierwszej to jest minus 1. 1, minus 1, 1, minus 1. I to, że ten ciąg jest nieskończony, nie zmienia to faktu, że zawsze ci są powtarzające się elementy, to one w pewnym sensie kolapsują. Czyli dostajemy tylko tak naprawdę dwie możliwości. Minus 1 albo 1. To było pytanie podchwytliwe. Dodajmy, bo rzeczywiście tutaj mamy jakiś generujący zbiór nieskończony, z którego wybieramy bardzo skończony podzbiór, sposób, nie podzbiór, bardzo skończony zbiór, w sposób, powiedzmy, dosyć interesujący, w sposób nietrywialny. I tą, myślę, ciekawą metodą sobie zakończymy na dzisiaj. A za czas jakiś, bo nie wiem, jak to wynika ze świętami, przyjrzymy sobie w takim razie na pewne operacje na zbiorach, co to znaczy być podzbiorem, a potem pewnie sobie powolutku zaczniemy przechodzić do relacji. I w takim razie bardzo Wam dziękuję. Czy są jakieś pytania? O, zawsze. Na końcu. Nie ma pytań. Nie ma pytań. No to trudno.